Dzień dobry Państwu. Próbuję sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał dzisiejszy wieczór. Być może wrócimy do domu, usiądziemy przed komputerem i będziemy wpisywali Anna German, historia życia i będziemy się przygotowywali na jutrzejszy dzień. Mam nadzieję, że tak będzie. Drodzy Państwo, wczoraj mówiliśmy o cierpieniu. Między innymi wspomniałem o tym, że czasami cierpimy z powodu upału. I proszę bardzo, mamy deszcz, voilà. Jest deszcz. Cieszmy się, deszcz jest też potrzebny ziemi. Dzięki temu roślinność pnie się do góry, mamy owoce, warzywa, cieszymy się tymi błogosławieństwami. Drodzy Państwo, dzisiaj troszkę na temat księgi szczególnej, najważniejszej księgi, świętej księgi chrześcijan. Myślę o Biblii, czy też o Piśmie Świętym, bo tak ta księga jest nazywana. Zanim dojdziemy do pewnych informacji dotyczących właśnie Biblii, księgi, tej szczególnej księgi świętej, z pewnym Okazuje się, że to ja nabroiłem. Drodzy Państwo, tak więc, gdy mówimy o Biblii, mówimy o Piśmie Świętym, o tej szczególnej księdze, w której Bóg zawarł pewne przesłanie dla człowieka, możemy przyrównać ją do światłości, do światła. Ktoś powiedział, że ciemność to brak światła. I tak chyba jest właśnie z Biblią, z Pismem Świętym. 13 lipca 1977 roku w Nowym Jorku miała miejsce jedna z największych awarii linii energetycznych. Miasto wraz z przedmieściami zostało całkowicie odcięte od prądu na ponad 25 godzin. Okazało się, że doprowadziło to do ogromnych strat. Przyczyną awarii było uderzenie pioruna w stację zasilania Edison. Gdy zgasło światło, a w tamtym czasie Nowy Jork był na granicy kryzysu i bankructwa, rozpoczęły się grabieże i zamieszki w całym mieście. Gdy brakło prądu, nawet służby porządkowe nie mogły funkcjonować normalnie. Okazało się, że aresztowano 3776 osób. Nigdy w historii Nowego Jorku tyle osób nie odesłano do więzień. Więzienia wypełniły się momentalnie, a więc wykorzystywano piwnice domów, aby również tam umieszczać ludzi, tych, którzy kradli, grabili i niszczyli. Opisano, że to największe wydarzenie, tragiczne wydarzenie w historii Nowego Jorku. Z badań przeprowadzonych przez Kongres wynikało, że podczas tych 25 godzin, kiedy zabrakło światła, czy też energii elektrycznej, a na skutek braku energii światła, Nowy Jork stracił 300 milionów dolarów w 1977 roku. Jeśli tę cyfrę pomnożymy według dzisiejszego wskaźnika, ta wartość będzie znacznie, znacznie większa. Tak więc światłość ma pewną wartość. Światłość powoduje, że ciemność ustępuje. Światłość daje nam możliwość zobaczyć, co jest przed nami. Proszę sobie wyobrazić, jak czasami wędrujemy po nocy, ponieważ zbyt dużo płynów spożyliśmy, no i próbujemy dostać się do toalety. Wędrujemy, znamy nasze mieszkanie, nie ma problemu. Ale wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że jesteście u kogoś w gościnie. No więc szukamy po omacku, żeby nie palić światła, badamy teren rękoma, żeby nie trafić głową w jakiś niebezpieczny kant czy też ścianę. I tak wędrujemy. Światło daje nam poczucie bezpieczeństwa. Światło daje nam wskazówkę, gdzie i jak mamy się poruszać. Słowa apostoła Pawła demaskują ulotność naszej ludzkiej natury. Potrzebujemy światła. Potrzebujemy światła. Apostoł Paweł w liście do Rzymian naucza: wiecie, w jakich żyjemy czasach. Już pora, żebyście się przebudzili. Zbawienie bowiem jest bliżej teraz, niż kiedyś my się zdecydowali na życie według wiary. Noc już minęła i rozpoczyna się dzień. Przestańmy zatem czynić to, co zwykło się czynić w ciemnościach.
a uzbrójmy się w to, co umożliwia dokonywanie uczynków światłości. Postępujmy uczciwie, tak jak zwykło się postępować za dnia. Unikajmy rozpusty i pijaństwa, wszelkiej rozwiązłości i różnych występków, kłótni i zazdrości. Żyjcie życiem nowym w Panu Jezusie Chrystusie. 13 rozdział listu do Rzymian. Tych pięknych myśli jest dużo więcej. Apostoł Paweł odnosi to do prawa. Mówi, co jest właściwe, a co właściwe nie jest. Może to tylko nastąpić wtedy, kiedy mamy punkt odniesienia. Słowo Boże jest taką pochodnią dla naszych nóg. Stąd też dzięki Biblii możemy mieć pewne wskazówki na temat właściwego życia, na temat Boga. Gdy sięgamy do psalmu 119, to jest najdłuższy psalm w Piśmie Świętym. Psalm, czyli pieśń, jest tam dużo na temat Słowa Bożego. Jeden z fragmentów, 105 werset, naucza nas, że Słowo Twoje jest światłem dla stóp moich, pochodnią na drogach moich. Bóg od zarania dziejów próbował komunikować się z nami, zwłaszcza jak upadliśmy w grzech. Próbował przekazać nam dobrą nowinę, uświadomić nam, jaka jest właściwa droga, gdzie powinniśmy szukać pomocy, ratunku i przede wszystkim zbawienia. Wieloma sposobami. Cóż to znaczy? W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale możemy przeczytać, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna. Jak Pan Bóg przemawia do nas? W jaki sposób Pan Bóg się z nami komunikuje? Jak przekazuje nam dobre informacje, dobre wiadomości? Przez przyrodę. Gdy obserwujemy przyrodę, możemy zobaczyć, jaka jest harmonia w przyrodzie. Piękno, celowość. Oczywiście ta przyroda nie funkcjonuje tak, jak kiedyś w raju, ponieważ na skutek grzechu zwierzęta zaczęły polować na inne zwierzęta. Ale w Piśmie Świętym możemy przeczytać, że lwy żyły razem z innymi zwierzętami, że nie straszyły, nie polowały, nie zabijały. Dzisiaj te zwierzęta są drapieżnikami, ale przyjdzie taki czas, kiedy Bóg znowu to odwróci. Bóg dociera do nas poprzez sny, objawienia, widzenia, poprzez proroków również, a ich słowa mamy zapisane właśnie w Piśmie Świętym. Czasami, gdy źle zrobimy, gdy sięgniemy po to drzewo poznania dobra i zła, tak jak mówiliśmy o tym wczoraj, gdy zerwiemy ten owoc, to głos sumienia w naszej głowie zaczyna się odzywać i powstaje pytanie, czy ty właściwie zrobiłeś? Duch Święty pobudza nas do takiej refleksji i zastanawiamy się, czy to jest dobre, czy ta decyzja była dobra, czy to, co zrobiłeś, było właściwe. Bóg dociera do nas oczywiście przez Pismo Święte. Przez Jezusa Chrystusa również Bóg pokazał, w jaki sposób można dobrze, sprawiedliwie żyć z Bogiem i przygotować się na ten czas spotkania z Nim, w tym lepszym królestwie, w boskim królestwie. Dzisiaj kilka chwil poświęcimy, by przyjrzeć się samej Biblii. Nie będziemy tych innych czynników omawiać, ale szczególnie czas chcemy dzisiaj spędzić ze Słowem Bożym. Biblia z pewnością jest źródłem informacji. Co się dzieje, jeśli brakuje właściwej informacji? Co się dzieje, jeśli brakuje nam właściwej wskazówki? Kielce. Czarny punkt, ulica Planty 7. W 1946 roku, w lipcu, ruszył pogrom kielecki. Odebrano wtedy życie 40 żydowskim sąsiadom. Dlaczego? Ano dlatego, że jeden z pijanych szewców zaczął rozsiewać plotkę na temat tego, że Żydzi porywają polskie dzieci i przetwarzają je na mace. Szaleństwo, prawda? Jaką wartość ma informacja? Właściwa informacja, prawdziwa informacja. Biblia jest prawdą, jak Jezus powiedział, słowo Twoje jest prawdą. Ale Biblia jest z jednej strony księgą kochaną, z drugiej strony ma wielu przeciwników, ludzi, którzy podejmują walkę z tym, co tam jest zapisane. I nie ma w tym nic złego.
Nie ma w tym nic złego. Może zaskoczyć Państwa to, co mówię, ale cieszę się z tego, że ludzie konfrontują się z Pismem Świętym. Ale żeby się tak rzetelnie konfrontowali. Nie lubię rozmów z ludźmi, którzy rozmawiają na jakiś temat, a nie dotknęli tego tematu. Rozmawiam z ludźmi z przyjemnością, jeśli czytali Pismo Święte, a mają odmienne zdanie niż ja i rozmawiamy. Ja mam inny punkt widzenia, ty masz inny punkt widzenia, ale cieszę się, że w tej Biblii szukasz odpowiedzi na dręczące cię pytania. Trudno dyskutować o czymś, jeśli nie wziąłem tego do ręki. Trudno mówić, jaki smak ma pomarańcza, jeśli jej nie zjadłeś, nie spróbowałeś. Tak to działa. Miliony ludzi sięgają do Pisma Świętego każdego dnia. Cóż to za księga, drodzy Państwo? Pewien pisarz, Wegener, napisał książkę 6000 lat i jedna księga. Możemy tam znaleźć pewną ciekawą myśl. Rękopisy kompletnych wydań biblijnych miały wartość całego majątku, a szczególnie cenne mogli kupić jedynie księża i królowie. W roku 1309 zakonnice z klasztoru Wasselher w diecezji Halstenstadt sprzedały pewnemu wielmoży całą Biblię w 4 tomach za cenę 16 marek czystego srebra. Brzmi to niewinnie. Jak jednak wysoka była to cena w rzeczywistości, można wywnioskować z tego, że zakonnice w 3 lata później otrzymały książęcy dar w wysokości 5 marek w srebrze. I za to kupiły, co następuje, 0,5 włóki ziemi i 2 folwarki, las, 1 cały dwór z 2 połaciami lasu i jeszcze 1/4 włóki ziemi, przy czym trzeba wiedzieć, że włóka równała się powierzchni 30 morgom. Innymi słowy, za 16 marek w srebrze cena jednej Biblii w tamtym czasie można było kupić duży ziemski majątek i dobra rycerskie. Wyobrażacie sobie, drodzy Państwo? Dzisiaj, gdy pójdziesz do księgarni, za ile Biblię możesz kupić? 30, 40 zł? Może 50, prawda? Może koło 100 zł, ale nie kosztuje tyle, ile majątek ziemski. Kiedyś, jeśli ktoś chciał nabyć Słowo Boże, a ono było przepisywane, to kosztowało naprawdę dużo. Ta księga była wartościowa. Aż trudno sobie wyobrazić, że żyjąc w XXI wieku, są miejsca, gdzie jest problem ze sprzedażą czy zakupem Biblii. Jest problem z czytaniem Biblii, z czytaniem Pisma Świętego, ponieważ ktokolwiek by to robił w tamtych zakazanych miejscach, jest często prześladowany, a wielu ludzi przypłaciło to życiem. Są takie miejsca na świecie. Krótko o Biblii. Kilka słów, bo nie jesteśmy w stanie tego tematu w pełni wyczerpać. Znaczenie słowa Biblia. Kiedyś istniało fenickie miasto Byblos i było ośrodkiem handlu papirusem. Uważano wtedy papirus za poprzednika współczesnego papieru i szczególnie to właśnie wykorzystywano do przekazywania pewnych treści. Zastosowanie papirusu w piśmiennictwie utorowało drogę książkom. Od nazwy Biblios pochodzi słowo Biblia, czyli krótko mówiąc księga. Z uwagi na to, że w tym mieście taki handel miał miejsce, między innymi nadano księgom taką właśnie nazwę, czyli Biblia. 10 najpopularniejszych, najczęściej czytanych książek. Trudno je wymienić, ponieważ to się bardzo często zmienia, ale pierwsza pozycja jest zarezerwowana, drodzy Państwo, dla Biblii, dla Pisma Świętego. Biblia rozpowszechniana jest na masową skalę. Do roku 1900 całą Biblię lub jej fragmenty wydano w 567 językach, a do roku 1928 w 856. Nie później niż w 1938 roku przekroczono granicę 1000 języków. Dzisiaj specjaliści mówią, że znamy około 6700 języków, a Biblia jest przetłumaczona na 2500 z nich. Ciekawe, że Biblia sprzedaje się każdego roku i niesłabnie zainteresowanie tą właśnie pozycją. 3,9 miliona egzemplarzy dotychczas. Druga plasuje się książka
pod tytułem Czerwona książeczka Mao Tse-tunga, 820 milionów kopii. Pierwsza pozycja jest niezagrożona. Najstarsza część Biblii powstała wcześniej niż wszystkie inne teksty religijne. Tora, czyli tak zwane prawo, pięć pierwszych ksiąg mojżeszowych, określa się wiek i powstanie na XV wiek przed naszą erą. Żadna księga religijna nie powstała tak wcześniej. Biblię można podzielić na dwie części, Stary i Nowy Testament, tak zresztą została spisana. Stary Testament zaczęto spisywać przede wszystkim w języku hebrajskim. Niektóre jej fragmenty później w języku aramejskim, Nowy Testament w języku greckim. Biblia powstaje na przestrzeni 1600 lat. Jak wspomniałem, Mojżesz w XV wieku przed naszą erą zaczyna Biblię spisywać. Zakończono spisywanie fragmentów Nowego Testamentu w pierwszym wieku naszej ery. 1600 lat. Drodzy Państwo, aż trudno sobie wyobrazić, ale w spisywaniu poszczególnych ksiąg Biblii brało udział około 40 różnych autorów. To byli królowie, to byli pasterze, rybacy, urzędnicy, kapłani, co najmniej jeden dowódca wojskowy, był też lekarz. I ciekawe jest to, że Biblia charakteryzuje się niezwykłą spójnością. Prowadzono wiele eksperymentów wśród, zwłaszcza z młodymi ludźmi, którzy mają znacznie lepszą pamięć już niż osoby z pewnym bagażem doświadczeń. Ustawiono ich w różnych miejscach skrzyżowania i zainicjowano pewne zdarzenie na tym skrzyżowaniu. Mieli za zadanie opisać to, co zauważyli. A potem te sprawozdania dano do przeczytania różnym osobom i mieli określić mniej więcej, a były wskazówki, w jakim rejonie miasta to się zdarzyło, były tak rozbieżne informacje na temat tego, gdzie zarejestrowano dane zdarzenie. Z naukowego punktu widzenia to niemożliwe, aby obserwując w danym miejscu, w danej chwili, nawet, drodzy Państwo, wy będąc tutaj, macie różne odczucia związane z naszym programem. I gdyby poproszono was o określenie czy wyrażenie opinii, wrażeń, pewnie zrobilibyście to inaczej. Tak też jest z Pismem Świętym. To jest nielogiczne, drodzy Państwo. Na przestrzeni 1600 lat 40 autorów spisuje tę księgę i ona charakteryzuje się niezwykłą spójnością. Proszę sobie wyobrazić, że spotyka się orkiestra złożona z 40 muzyków. Mają zagrać kilka utworów. Nigdy się nie widzieli na oczy, nigdy razem nie próbowali i wychodzi perfekcyjnie wykonany utwór. To jest niemożliwe. A Biblia została tak skomponowana, ponieważ ktoś miał udział w spisywaniu. Oczywiście były spisywane słowa ręką ludzi, ale Bóg natknął tych ludzi do zapisania słów, które tam mamy zawarte. Drodzy Państwo, jeśli sięgamy wstecz, historycznie rzecz biorąc, warto krótko powiedzieć na temat materiałów piśmiennych, jakie używano do spisywania pewnych fragmentów Słowa Bożego. Najstarszy znany materiał piśmienny to były tak zwane ostraki. Skąd one się wzięły? Były to fragmenty naczyń glinianych, które się po prostu potłukły. A więc jeśli ktoś przychodził i widział, że jakieś naczynie się potłukło, zbierano te skorupy, no i zapisywano na nich różne ciekawe rzeczy. Były to notatki, były to kontrakty, umowy, były to same słowa, ale były również fragmenty przepisywanych tekstów biblijnych. Później, bo już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą w Egipcie, jako materiał piśmienny wykorzystywany jest papirus, roślina, która rośnie obok Nilu, czy też w tych płytkich wodach Nilu. Tą roślinę cięto na kawałki, układano obok siebie, później drugą warstwę w poprzek i klejono, używając soku właśnie z tej rośliny rozcieńczonego wodą. Później to wszystko wygładzano i w ten sposób ten papirus wykorzystywano. Oczywiście zależnie od potrzeb, ten papirus sklejano w takie zwoje. On mógł mieć od 4 nawet do 6 metrów, więc tworzył taki rulonik, który można było rozwinąć. Z książką jest znacznie łatwiej, a więc robiono i również papirus, który składano w karty, no i takimi wstęgami spinano to wszystko.
Proszę sobie wyobrazić, że w takim papirusie, w takim zwoju musicie, drodzy Państwo, szybko sięgnąć do strony 67, załóżmy. Nie było łatwo, prawda? Trzeba było rozwijać ten zwój w jedną stronę, później w drugą. Czytano sukcesywnie. To sklejanie w karty miało znacznie praktyczniejszy wymiar. Później pojawił się już blisko drugiego, pierwszego wieku naszej ery pergamin. Najpierw były to skóry nieprzygotowane i po takich skórach pisano, później te skóry garbowano, przygotowywano w odpowiedni sposób, no i służyły przez wiele, wiele wieków, aż do czasu, kiedy pojawił się papier, no i my jesteśmy jako Europejczycy dumni z tego, że kiedyś papier powstał i z papieru korzystamy. Okazuje się, że Chińczycy dużo wcześniej korzystali z papieru. My mówimy, że w 1036 roku papier zaistniał w Europie, tutaj rejony Hiszpanii. A Chińczycy już w 105 roku papier przygotowali, stworzyli i papieru używali. A najnowsze badania wskazują, że był to 8 rok naszej ery. No to możemy się pochwalić innym odkryciem, czcionka. Gutenberg, prawda? Wykorzystanie czcionki w XV wieku naszej ery w Europie. Znowu figę prawda. Chińczycy wyprzedzili nas w XI wieku, korzystali już z wycinanych w drewnie liter, no i układali to wszystko w całość i w ten sposób drukowali. Więc znowu nas wyprzedzili. Mamy takie, drodzy Państwo, osiągnięcia, które dają możliwość korzystania z Pisma Świętego. Gdy Gutenberg ułożył tekst, aby wydrukować pierwszą książkę, to właśnie była Biblia, to było Pismo Święte. Ale pytanie, czy to, ten tekst, który mamy dzisiaj dostępny, on jest tożsamy z tym, który wyszedł spod ręki autora? Drodzy Państwo, warto wiedzieć, w jaki sposób Biblia była przepisywana, czy kultywowano te treści, które tam przekazano ludowi Bożemu, czy przez proroka, czy przez kapłana, czy przez pisarza, który został wybrany na dany czas, na dany moment. Najpierw warto wspomnieć o tak zwanych soferach w narodzie izraelskim. Oni działali od VI wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery. Byli to skrybowie, pisarze, którzy byli absolutnie delegowani tylko do tego zadania. A niech który tylko się pomylił, to czasami potrafił przypłacić to życiem. To była rzetelna, sumienna praca. Okazuje się według opracowań, ja, drodzy Państwo, nie jestem wszystkiego w stanie powiedzieć, ale liczono spółgłoski w tekście hebrajskim. A więc jeśli tekst powstał i jakaś księga była przepisana, no to był inny skryba, który miał za zadanie policzyć wszystkie litery, czy one w tekście zgadzają się. Jeśli jednej brakowało, to nie szukano, gdzie jej brakowało. Wyrzucano tę kopię, no i ten sofer również dostawał tęgie lanie i jemu garbowano wtedy skórę. A kończyło się to czasami dużo, dużo gorzej. To byli bardzo rzetelni ludzie. Ludzie oddelegowani tylko do tego zadania. Po nich przychodzą masoreci. Masoreci zaczynają swoją pracę od pierwszego wieku naszej ery, kończą na XI. Oni wprowadzili między innymi tak zwany podział na wiersze, żeby łatwiej tekst można było czytać. Oni wprowadzają samogłoski do tekstu hebrajskiego, bo wcześniej ten tekst Pisma Świętego to były same spółgłoski, a więc tak jak piszemy magister, MGR, tak, bez samogłosek, no to kojarzyliśmy, że chodziło o takie słowo. Masoreci wprowadzają samogłoski, aby łatwo było czytać i również podział na wiersze. W XIII wieku wprowadzono podział na rozdziały. No i to jest bardzo przydatne. Jeśli mówimy, załóżmy, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 15, werset 4, łatwo nam znaleźć, prawda? Ten właśnie tekst, czy w danym momencie. Byli ludzie niezwykle oddani, oni działali niezależnie w rejonie Qumran. Tam, jeśli słyszymy Qumran, to na pewno w głowie dzwoni, że chodzi o słynne odkrycie i bardzo dobrze. Esenczycy działali od II wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery. Znane są przykłady, czy opisane są sytuacje, jak oni podchodzili do przepisywanego tekstu, czy do tej pracy, którą wykonywali. Każdy z nich miał odpowiednie miejsce, gdzie była zapewniona cisza i ślęczał nad tekstem. Gdy przepisał stronę, oddawał koledze, a ten przykładał liniał w poprzek i sprawdzał, czy dokładnie te literki wypadają tak jak w tym zadanym tekście, w tym wzorcu, tak? Jeśli coś się nie zgadzało,
kartkę wyrzucano i praca zaczynała się na nowo. Sprawdzano równość tego tekstu. Jeśli taki esenczyk miał napisać imię Boże, to odchodził od swojej pracy i, drodzy Państwo, uwierzcie, to wtedy nie było takie łatwe. Kąpał się, wkładał odświętne szaty, modlił się, leżał krzyżem, wracał do swojego miejsca pracy i pisał z pokorą imię Boże. Myślę sobie, jak ja dzisiaj podchodzę do Słowa Bożego. Jak czytam te teksty Pisma Świętego, czasami leżąc, czasami siedząc, nie ma w tym nic złego. Ale czy jest taki szacunek? Nie zachęcam do tego, abyśmy przesadzali z tym i robili to tak jak Eseńczycy, ale, drodzy Państwo, coś w tym jest. Chyba to wahadło odbija w drugą stronę. Więc myśląc o tym, powinniśmy również zastanawiać się, z jaką powagą, z jakim nastawieniem czytamy te święte księgi. Ciekawe jest, drodzy Państwo, również w jaki sposób zużyte zwoje w synagogach żydowskich, bo tam przecież te teksty były czytane, gdzie je składano i co się z nimi działo. Były tak zwane grobowce, które nazywano genizami. A więc jak był taki zużyty już zwój Pisma Świętego, zanoszono do takiego grobowca z pełną czcią, z pełną powagą, składano tam, no i używano nowych. Jeśli taka geniza była zapełniona, to zabierano te zwoje i zakopywano uroczyście. Geniza się opróżniała i znowu zapełniano ją kolejnymi zużytymi zwojami Pisma Świętego. Warto wiedzieć, że zachowały się niektóre genizy, odkryto je chociażby pod koniec XIX wieku koło Kairu, gdzie odkryto mnóstwo zwojów z tym tekstem z tamtego okresu czasu. I drodzy Państwo, biorąc to wszystko pod uwagę, nie mamy wątpliwości co do Iliady Homera. Nikt nie podważa, czy Homer napisał, czy nie Homer. Nie mamy tylu dowodów świadczących, że on jest autorem, a jednak nikt z nas nie podważa jego autorstwa. Ale z Biblią jest inaczej, bo ta Biblia dociera do serca. Ona mówi o zmianie twojego życia. Ona mówi o innym nastawieniu do drugiego człowieka. Niekoniecznie godzimy się na to, aby Bóg zmieniał w taki sposób nasze życie. Dlatego często podważamy wartość Słowa Bożego, wiarygodność. Niemniej warto wiedzieć, że Stary Testament dzisiaj mamy 15 tysięcy odpisów, w tym 8 tysięcy w językach oryginalnych. Oczywiście nie są to wszystkie księgi, ale bardzo duże części tych ksiąg. Minęły wieki, a my możemy zajrzeć do tamtego tekstu, porównać z tym, który mamy dzisiaj. Nowy Testament to 25 tysięcy odpisów, w tym 5,5 tysiąca w języku oryginalnym. Niektóre sięgają pierwszego wieku, a więc okresu, kiedy apostoł Jan kończy spisywanie Księgi Objawienia, czy też Ewangelii Jana. Warto o tym wiedzieć. Słynne odkrycie w Qumran, 1947 rok. Pewien Beduin pędzi swoje stada, no i widzi jakiś otwór. Wrzuca kamień i słyszy brzęk tłuczonego glinianego naczynia. Wchodzi do środka i widzi dziwny zwój. Dzięki temu, że tam zabłądził, dzięki temu, że rzucił ten kamień, odnaleziono praktycznie wszystkie księgi Pisma Świętego, całą księgę Izajasza. Nie było tam księgi Ester jedynie. A każda księga została odnaleziona właśnie w tym miejscu. To jest dzieło Eseńczyków, a więc teksty, które pochodzą z pierwszego wieku naszej ery. Warto również wiedzieć, że Biblia składa się z takich dwóch zasadniczych części, Stary i Nowy Testament. Niezwykle użyteczny podział, jak wspomniałem, następuje w XIII wieku i dzisiaj mamy dostęp do różnych przekładów Pisma Świętego. Ukształtował się także kanon Pisma Świętego, Starego Testamentu około IV wieku przed naszą erą, Nowego Testamentu około I wieku przed naszą erą. Jak, drodzy Państwo, weźmiecie różne przekłady Pisma Świętego, ilość ksiąg się różni, ale chciałbym podkreślić jedną rzecz. Zbiór i spis świętych ksiąg uznanych za autentyczne i natchnione Pismo Święte został przejęty przez Kościół Apostolski w takiej formie od Żydów w ilości 39 ksiąg Starego Testamentu, no i powstały 27
27 ksiąg Nowego Testamentu. To jest kanon Pisma Świętego. Pozostałe księgi, które znajdują się często w Biblii, to są tak zwane księgi deuterokanoniczne, czyli wtórnego natchnienia. Nie jest dokładnie potwierdzone autorstwo tych ksiąg. Warto również wiedzieć, gdy mówimy o Piśmie Świętym, że ta księga oprócz proroctw, oprócz historycznych zapisów, mówi o zmianie życia ludzkiego. Mówi o przyszłości. Mówi o tym, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. To jest księga, przez którą Bóg wpływa na nas. Apostoł Jan powiedział, że w tej księdze jest wszystko zapisane, co jest potrzebne do naszego zbawienia. Nic więcej nie potrzeba. I myślę sobie, dlaczego Pan Bóg nie zostawił nam więcej ksiąg? Dlaczego Pan Bóg nie opowiedział, jak stwarzał cały świat? Dlaczego nie napisał jakichś wzorów chemicznych, fizycznych, abyśmy mogli to poznać wszystko? I cóż z tego, że mielibyśmy na przykład 15 tysięcy tomów i znalibyśmy ten świat od podszewki. I tak wielu rzeczy byśmy nie rozumieli, z wieloma byśmy dyskutowali, a w niektóre nie moglibyśmy uwierzyć. Jesteśmy tylko ludźmi. Apostoł Jan mówi, że Bóg zapisał tylko to, co jest nam potrzebne do zbawienia. A kiedyś wszystkiego będziemy mogli dowiedzieć się też w niebie, właśnie tam u Boga. W drugim liście apostoła Piotra możemy przeczytać, że to księga szczególna, że tam są proroctwa, proroctwa spisane pod dyktando Boże, jest to księga natchniona. Wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. No i możemy w Piśmie Świętym przeczytać wiele mądrych rad. Prostych ludzi. Piotr, który był rybakiem. Można powiedzieć, niezbyt wykształcony człowiek, a pisze takie mądre rzeczy z natchnienia Bożego. Biblia jako święta księga zawiera wiele szczegółowych proroctw określających losy światowych imperiów, wskazując na pewne daty. Mamy takie księgi, księgę Daniela, pojedynczych imperiów, pojedynczych ludzi, kreślących dzieje świata na długo przed ich dokładnym urzeczywistnieniem. Dzięki Biblii mogliśmy poznać informacje dotyczące przyszłości. Drodzy Państwo, Biblia mówi o przyszłości. Nie doczekaliśmy jeszcze tych chwil, tych wydarzeń, o których opowiada Pismo Święte. Księga szczególna. Na Biblię warto również popatrzeć z innej perspektywy. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, przeczytamy, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc to jest księga dla ciebie, księga, która może cię wychować, pomoże ci wykryć błędy, pomoże ci się poprawić, pomoże wychowywać w sprawiedliwości, pozwoli ci się zaprzyjaźnić z Panem Bogiem, bo ta księga właśnie o tym mówi, jaki jest Bóg, jaki ma plany związane z naszym życiem. W księdze Amosa, to jest starotestamentowa księga, możemy przeczytać, że Bóg nie czyni niczego, by nie wyjawił swego zamiaru sługom prorokom. Bóg tam opowiadał o przyszłości, wcześniej to robił i robi to teraz. Opowiada o tym, co będzie miało miejsce w przyszłości. Dlatego warto popatrzeć na Biblię tak jak XIX-wieczny pisarz niemiecki. Swoje oświecenie zawdzięczam lekturze pewnej książki. Książki? Tak jest. Jest to stara, prosta książka, skromna niczym natura i jak ona naturalna. A zwie się ją też całkiem zwyczajnie książką, Biblią. Zmierz się z Pismem Świętym, zmierz się z Biblią. Spróbuj znaleźć odpowiedzi na dręczące cię pytania. Jeśli krytycznie podchodzisz do Pisma Świętego, bardzo dobrze, ale szukaj w niej odpowiedzi. Jeśli zastanawiają cię pewne wydarzenia na świecie, dlaczego Bóg nie reaguje albo reaguje w danych momentach tak, a nie inaczej, w Piśmie Świętym szukaj odpowiedzi. Módl się o to, aby Bóg dał ci jasne zrozumienie, bo to księga natchniona, to księga wartościowa. Księga Rodzaju, 10 rozdział i 17 werset. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo
Chrystusowe. Mamy tutaj informację, że jeśli słuchasz tych słów, jeśli sięgasz po Słowo Boże, jeśli szukasz w niej odpowiedzi, no to to buduje twoją wiarę, twoje relacje z Panem Bogiem. To jest księga, która pomoże się zaprzyjaźnić z Panem Bogiem. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Takie słowa możemy znaleźć, gdy otworzymy pierwsze karty Pisma Świętego. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma tutaj informacji, jak Bóg stwarzał ten świat, ale Biblia od razu zakłada, że Bóg stworzył ten świat, że Bóg istnieje. Bóg nie przekonuje nas do siebie. On mówi o swoim istnieniu. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że piszecie list do swojej pociechy, do przyjaciółki lub przyjaciela, do swoich rodziców. No i dwie pierwsze strony poświęcacie, aby przekonać o swoim istnieniu. Czy to jest logiczne? Słuchaj, ja naprawdę żyję. Załączam ci akt mojego urodzenia. Było to wtedy i wtedy. Ja naprawdę żyję. Przesyłam ci też zdjęcie dzisiejszej gazety w ręku. Tak czasami podchodzimy do Pana Boga. Bóg pisze do nas list, tak jakbyśmy my komunikowali się z drugim człowiekiem. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Biblia zakłada istnienie Boga. Po co Bóg miałby nas przekonywać, jeśli w naukowy sposób przyjmiemy Jego istnienie? Jaka wartość wiary by wtedy była, prawda? Czy wierzylibyśmy? Bylibyśmy przekonani. Bóg buduje naszą wiarę, a na podstawie wiary buduje inne wartości w naszym życiu. Pomaga nam zrozumieć wartość życia, pomaga nam zrozumieć, czym jest sprawiedliwość, miłość i w ten sposób możemy funkcjonować w tym świecie, przygotowując się na ten czas spotkania i myśląc o naszej ojczyźnie, tej właśnie niebieskiej. Sięgnij po Biblię, sięgnij po Słowo Boże. Okazuje się, że aby przeczytać Biblię, wystarczy 70 godzin ciągłego czytania i 40 minut. Ale trzeba znacznie więcej czasu, żeby Biblię zrozumieć. Możemy wtedy prosić Pana Boga, aby otworzył nasz umysł, nasze serce, aby otworzył nas na swoje działanie, aby to słowo, które tam jest zawarte, skutecznie w nas działało. A więc czym jest dla ciebie to słowo? To jest przesłanie do każdego z nas. To jest list skierowany do każdego człowieka. W Ewangelii według świętego Jana w 5 rozdziale możemy przeczytać: badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Chcemy poznać Jezusa, rozkochać się w Nim. A On nam daje życie. On nam przypisuje swoje zasługi. Ale czasami funkcjonujemy zupełnie na innych zasadach. Pan Bóg pomaga nam położyć takie tory w naszym życiu, abyśmy trafili we właściwym kierunku. W Ewangelii według świętego Jana jest przepiękna myśl w 14 rozdziale, jest to werset 6. Ja jestem droga, prawda i życie, powiedział Pan Jezus. Jestem droga, prawda i życie. I Pan Jezus w swoim słowie określa, jakie są zasady, gdzie jest ta droga. Mówi, jak dotrzeć do nieba i kładzie takie tory w naszym życiu, abyśmy w tym właściwym kierunku podążali. Ale my czasami myślimy, a nie, zbawienie to buduje się inaczej. Ja sam osiągnę zbawienie. I tak było w życiu Kaina. Abel posłuchał Pana Boga, przyniósł ofiarę, której Bóg sobie życzył. Kain pomyślał, ja złożę lepszą ofiarę. I może była lepsza, ale nie taka, jakiej chciał Bóg. No i rozminęli się w tym kroczeniu do Królestwa Bożego. I Bóg być może w twoim życiu, jestem przekonany, że na pewno, kładzie takie tory, po których chce, żebyś dotarł do tego Bożego Królestwa. Ale czasami ja buduję tory i biegną zupełnie w innym kierunku. Chciałbym, mówiąc o tym, opowiedzieć Państwu pewną historię. Historia oczywiście prawdziwa. We wczesnych latach 60. XIX wieku dwie wielkie kompanie, Union Pacific i Central Pacific, rozpoczęły budowę linii kolejowej łączącej dwa wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Union Pacific budowało od Omaha w Nebrasce na zachód, Central Pacific od Sacramento w Kalifornii na wschód. Dwie kompanie stosowały różne metody realizacji tej inwestycji. Union Pacific, by zmniejszyć koszty, w większości zatrudniało Chińczyków.
Jednak traciło dużo pracowników wskutek częstych napadów ze strony Indian. Central Pacific, wyciągając z tego pewną naukę, postanowiło zatrudnić Indian. Negocjowało z nimi, podpisało umowę i dało możliwość podróżowania kolejami dożywotnio za darmo. Im, pracownikom i ich rodzinom. Prace nabierały tempa i robotnicy kładli nawet do 5 kilometrów torów dziennie. Pobito rekord, drodzy Państwo, kiedyś, mówimy o XIX wieku. Nie chcę mówić, jak to wygląda u nas, ale pobito rekord 15 kilometrów torów jednego dnia. To był zakład między dwoma kampaniami i ten zakład wygrał Central Pacific, który powiedział, że moi pracownicy położą 15 kilometrów torów dziennie. I tak się stało. Pomimo zbliżania się dwóch kompanii do punktu spotkania, ich drogi rozchodzą się, a linia powstaje dalej równolegle. A to dlatego, że przed rozpoczęciem prac nie wyznaczono punktu spotkania. Nie określono celu. Nie zrobiono tego nawet wtedy, gdy obydwa torowiska kładziono dalej równolegle od kilku tygodni. Jakieś szaleństwo. A działo się to dlatego, że kolej płaciła za każdą milę położonych torów. Ponieważ nie wyznaczono punktu spotkania, obie kompanie budowały tak dalej i dalej i dalej i dalej. Rezultat był taki, że położono 400 kilometrów równoległych torów, czasami odległych od siebie niespełna o 30 metrów. No i tak się minęli, ta kompania w tą stronę, druga w drugą stronę. No i w końcu musiał interweniować rząd, sam prezydent i powiedział, tak być nie może. Musimy określić miejsce spotkania, a wy te tory musicie poskładać, pozbierać manatki i tu będzie miejsce spotkania. Spotkanie wyznaczono w pewnym niewielkim mieście, które nabrało rangi dzięki właśnie temu wydarzeniu najbardziej medialnemu w tamtym okresie czasu. Promontory Summit. Spotkanie nastąpiło 10 maja 1869 roku. Kolej, tory połączyły dwa wybrzeża. I drodzy Państwo, to jest główny cel, wyznaczyć miejsce spotkania. Nie budujmy torów równolegle. Pan Bóg tory położył i warto szukać miejsca spotkania, porozumienia z Panem Bogiem. Ale to nie wszystko. Linia kolejowa była nieczynna jeszcze przez 4 lata. Ludzie czekali, chcieli podróżować, ale kolej docierała tylko do pewnego miejsca. Dlaczego? Ano dlatego, że trzeciej firmie zlecono budowę mostu na rzece Missouri, łączący dwa brzegi. Faktycznie dopiero w 1873 roku można było odbyć podróż z jednego końca kraju na drugi koniec kraju. Drodzy Państwo, gdyby wyznaczono cel, miejsce spotkania, gdyby wszystko było właściwie poukładane, nie byłoby takiego problemu. I Bóg tak dokładnie w naszym życiu chce to poukładać. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale możemy przeczytać, że Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawiała się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Bóg położył tory. Warto tylko szukać tego torowiska, gdzie ono jest w naszym życiu. My często szukamy tego drzewa poznania dobra i zła, tak jak wczoraj mówiliśmy, ale szukajmy tych Bożych torów, bo Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśli znajdziemy to miejsce spotkania, a znajdziemy je w Piśmie Świętym, znajdziemy je w Bogu, znajdziemy je w działaniu Ducha Świętego, wierzę, że to przyniesie najlepszy skutek. Drodzy Państwo, chciałbym skończyć pewną lamentacją Romana Brandstettera. Wczoraj zacytowałem jedno zdanie Romana Brandstettera, że wiara jest przedłużeniem naszego życia w wieczność, ale on napisał dużo więcej. Napisał o Biblii. Stoję na najwyższej półce Twojej domowej biblioteki.
wciśnięta między stare, pożółkłe, od wielu lat nietknięte tomy encyklopedii, do których jestem podobna formatem i objętością. I tak stojąc od wielu lat, niedostrzeżona, nieomal niewidzialna, spokojnie medytuję nad moim niewesołym losem. Tematem moich najczęstszych medytacji jest pytanie: po co kupiłeś mnie, człowieku? Po co zapłaciłeś za mnie 100, 200, 300 zł? Po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto? I po co mnie przyniosłeś do domu? Po co? Roman Branstetter rozwija te myśli, mówi o pewnych wydarzeniach w życiu człowieka, a ja to, drodzy Państwo, skracam. I pewnego dnia umarłeś. Szybko zjawili się spadkobiercy i likwidując mieszkanie, kiwali smutnie głowami nad Twoim doczesnym majątkiem. Nigdy nie wziąłeś mnie do ręki. Jeden znalazł mnie wśród książek zrzuconych bezładnie na podłogę. Schylił się, podniósł mnie i obejrzał. Otrzepał mnie z grubej warstwy pyłu i rzekł drżącym od tkliwego wzruszenia głosem do stojącego obok młodzieńca: widzisz? Widzisz? Twój stryj nieboszczyk, Panie, świeć nad jego duszą, był pobożnym człowiekiem, miał Biblię, weź z niego przykład. Czy wystarczy mieć Biblię? Czy wystarczy mieć tę księgę na swojej półce? Drodzy Państwo, ja mam kilkanaście przykładów. Mam w tych urządzeniach elektronicznych, mam również na półce. Czy to wystarczy mieć Pismo Święte w swoich zasobach? Ta księga ładnie wygląda na półce. Odkurzamy czasami, żeby wszystko było w porządku, ale tam jest coś więcej. To nie chodzi o papier, to nie chodzi o słowa, to chodzi o coś więcej. W polskim alfabecie jest 33 litery i te litery możemy ułożyć w wyrazy. Wyrazy tworzą zdania i możemy w ten sposób, składając litery, napisać podręcznik, instrukcję obsługi, jak użytkować Fiata 125P. Albo napisać o szydełkowaniu, albo napisać, jak właściwie się odżywiać. Ale Bóg wykorzystał te 33 litery, żeby napisać, na czym polega żyć wiecznie. Co to znaczy życie z Bogiem? Co to znaczy wykraczać poza te 70, 80, 90, daj Boże, może 100 lat tutaj na tej ziemi? Co to znaczy marzyć o niebie? Co to znaczy przyjaźń z Bogiem? Tylko 33 litery, a można je różnie poukładać. Wyrazy, które tworzą sens. Niech tworzą sens w Twoim życiu. Z całego serca, drodzy Państwo, życzę, aby ta księga stała się szczególną w Twoim życiu. Abyśmy sięgali do niej z przyjemnością, z radością, poznając historyczne wydarzenia, które tam są zapisane. Ale sięgając, myśląc o przyszłości, sięgając również po to, aby szukać tam odpowiedzi na pytanie, czym jest grzech, czym jest miłość, czym jest sprawiedliwość, czym jest wartość życia, co to znaczy żyć z Bogiem, na czym polega zbawienie, jak z niego skorzystać. Drodzy Państwo, sięgając do Biblii, możemy znaleźć informacje właśnie o Jezusie Chrystusie. I jutro na ten temat chciałbym powiedzieć więcej. Jezus jest często odbierany jako postać bardzo kontrowersyjna. Jutro przyjrzymy się pewnym sprawozdaniom historycznym, pewnym wypowiedziom biblijnym. Kim był? Dlaczego przyszedł na tę ziemię, po co i co chciał nam powiedzieć, bo apostołowie zapisali, co chciał nam powiedzieć. Zapraszam na kolejny wykład. Dziękuję serdecznie za uwagę.